Już po raz ósmy na torze rajdowym w Mikołajkach odbyła się motomajówka. Impreza zorganizowana z myślą o miłośnikach motoryzacji, tak jak w latach ubiegłych, miała wymiar charytatywny. Podczas wydarzenia zbierano pieniądze na rehabilitację Łukasza Nowakowskiego, który kilka lat temu poważnie ucierpiał w wypadku samochodowym. W tym roku motomajówka odbyła się z udziałem rajdowca Zbyszka Staniszewskiego. Zawsze warto wspierać tego typu akcje. No cóż, nie możemy być obojętni w dzisiejszych zwariowanych, szybkich i materialnych czasach. Musimy być też ludźmi i pomagać innym, jeśli to jest możliwe. Tutaj akurat jest to mocno możliwe, bo kocham rajdy i przyjechałem tutaj, żeby pojeździć, a parę dodatkowych przejazdów zrobię, żeby wspomóc biednego chłopca. Akurat fajnie się złożyło, bo tylko nie ja jestem pozytywnie w tym kierunku nastawiony, ale kibice również, bo przejazd pierwszy został zdecydowany aż za 700 zł, więc z wielką przyjemnością zrobię ten przejazd, żeby te pieniądze trafiły do tego chłopca. Jednym z głównych punktów motomajówki pod hasłem Rajdówkami budzimy Łukasza były zawody w formule Rally Sprint, podczas których kierowcy kilkukrotnie musieli pokonać 2,5-kilometrową próbę startową na bardzo wymagającym torze. Ale atrakcji było znacznie więcej. Jest lot do wylicytowania z aktualnym mistrzem świata motoparalotniowym. Dodatkowo mamy inne atrakcje, pobyty w hotelu, biżuteria, można się przejechać za kierownicą Ferrari również. Mamy dodatkowe atrakcje, gdzie można sobie postrzelać paintballem oraz Segwayem. Wszystkie pieniążki są dla Łukasza. No i przy okazji wszyscy pasjonaci mogą się pasjonować rajdem, który mamy tutaj toczące się i kibicować swoim zawodnikom. Łukasz Nowakowski, dla którego zbierano pieniądze podczas motomajówki, to mieszkaniec Mikołajek. Kilka lat temu uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Mimo rehabilitacji w krakowskiej klinice stale potrzebuje wsparcia. Nie tylko podczas motomajówki możecie Państwo wspierać Łukasza, ale ma fanpage na Facebooku Budzimy Łukasza i tam możecie Państwo wpłacać pieniążki oraz jakieś informacje poprzez Messengera przekazywać, w jaki sposób, żeby rodzinie pomóc, bo nie oszukujmy się, pomoc jest potrzebna całoroczna. Kolejna dziewiąta motomajówka, która na pewno zostanie zorganizowana na rzecz Łukasza Nowakowskiego już za rok.